Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magiet, witam szanownych Państwa w kolejnym filmie i tym razem będziemy sobie rozmawiać o okręcie Tieru 8 amerykańskim krążowniku, w zasadzie liniowym, bo to tyle, że ma ikonę pancernika, ale to jest krążownik liniowy, Constellation czy Konstelacja, jak tam kto woli i omówimy sobie, czy ten okręt warto posiadać, jak tym okrętem grać, żeby grało się dobrze, jak zbudować kapitana, ulepszenia i takie tam inne, no czyli po prostu robimy ponowną recenzję po jakimś tam czasie, bo ten okręt trochę już w grze jest dostępny, także będziemy sobie tutaj na jego temat dyskutować. Bitwa niech się toczy, ja na razie tam omówię wam parametry, w międzyczasie wrzucę też kapitana i ulepszenia, a potem będziemy się skupiać na tym, jak wygląda jego, jak wyglądała bitwa. Więc tak, w takiej konfiguracji, jaką ja wam, szanowni państwo, prezentuję, zasięg głównej artylerii to jest 22,2 km. Jeżeli byśmy to sobie tutaj pozmieniali, to będziemy w zasięgu 17,4. Na tierze 8 wydaje mi się, że to byłoby troszeczkę przymało, zwłaszcza, że ten okręt nie posiada pancerza i to już jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką musicie sobie zapamiętać. Pancerz na tym okręcie jest, no ja wiem, że nie mogę powiedzieć, że nie ma tego pancerza w ogóle, ale jest naprawdę tak tragiczny, że dziób i rufa to są najbardziej newralgiczne punkty tego okrętu, nawet chyba bardziej chłonne na damage niż cytadela trafiona z dużej odległości. Także to jest okręt, który się nie nadaje do tego, żeby być na pierwszej linii, chociaż patrząc na asortyment materiałów eksploatacyjnych, jakie ten okręt posiada, wydawać by się mogło, że jednak warto by zaryzykować. Czyli tak, 22,2 zasięgu artylerii głównej. Mamy tutaj 4 podwójne wieże z działami kalibru 406 mm. Przeładowuje się to standardowo 30 sekund. Sigma sądziłem, że jest wyższa, patrząc na to, jak że w miarę celny jest ten okręt, to wydawało mi się, że to będzie więcej. Ale Sigma wynosi tylko 1,9, także nie jest jakiś kosmos. Myślałem, że będzie gdzieś w okolicach 2,0, bo no raczej wyżej to nie, bo to wiadomo, że zarezerwowane dla Yamato, Shikishimy. Szansa pocisku odłamków oburzących na podpalenie to jest 37%, także no nie jest jakaś tam kolosalna ta różnica. Zobaczcie, jak tutaj w złym miejscu się ulokowałem, wyhamowałem i zobaczcie, jak bardzo będę teraz bity przez te okręty, które się tutaj pojawiły. Dosyć sporo hapsa stracę na samym początku bitwy i to troszeczkę utrudni mi robotę. Ale mniejsza o to. Przechodzimy dalej do uzbrojenia. Ciekawostka kolejna na tym okręcie. Uzbrojenie torpedowe, czyli na pierwszy rzut oka okręt wygląda jak Colorado, ale ma torpedy. I te torpedy mają zasięg 9 km. Szansa na... nie, to może nie. Czas reakcji to jest 7,4 sekundy, także nawet przy 9 km już te torpedy można puścić w takiej sytuacji, gdzie przeciwnik się ich spodziewał raczej nie będzie. To nie są torpedy 6-kilometrowe, że musimy do przeciwnika podejść już na totalne YOLO i próbować je wsadzić. Maksymalny damage tych torped to jest ponad 16,5 tysiąca, także dosyć przyzwoicie. To są wyrzutnie 3-rurowe, także po 3 torpedy na burtę. Niestety te torpedy nie są praktycznie niczym osłonięte. Widzicie je tutaj na rufie. I to jest ten problem, że one, tak jak torpedy na okrętach niemieckich, bywają bardzo często uszkadzane. Tak na przykład na Grafie, na Agirze. O, one niezbyt, praktycznie nie są żadnym pancerzem osłonięte, to jest goła wyrzutnia stojąca na pokładzie. I to niestety będzie się przekładało na to, że często w kluczowych momentach, kiedy będziemy chcieli tych torped użyć, one będą już zniszczone. Także to jest kolejny argument, który przemawia za tym, żeby jednak tym okrętem trzymać się na dystansie średnim i dużym. Kolejna rzecz, trzecia już, jaką tutaj, na jaką warto zwrócić uwagę, to jest radar, szanowni państwo. Radar na krążowniku liniowym czy pancerniku, jak wolicie. I radar o zasięgu 10 km. Trwa 30 sekund, także jesteśmy w stanie wystrzelić jedną salwę w czasie tego radaru. Ale jeżeli ta salwa będzie dobrze wycelowana i dopadniemy kogoś w dymie stojącego bokiem do nas, to jesteśmy w stanie zrobić mu sporą krzywdę. No, podejrzewam, że Devast też wchodzi tutaj w grę. I to jest trzecia rzecz, na jaką warto zwrócić uwagę na tym okręcie. Czwarta rzecz, szanowni państwo, jak wspomniałem, z wyglądu przypomina to nieco troszeczkę Colorado, ale tutaj prędkość maksymalna okrętu w tej konfiguracji, którą ja wam tutaj będę prezentował później, wynosi prawie 35 węzłów, także to jest szybki okręt. Bardzo często ludzie, widzę, że mylą się z oceną prędkości tego okrętu i dają mniejsze wyprzedzenia, przez co pociski spadają nam za dupeczką i nie musimy się martwić tym, że dostaniemy damage. Oczywiście wiadomo, że każdy się przyzwyczai, że ten okręt jednak pływa szybciej, niż by się mogło wydawać po jego wyglądzie i dopasują sobie wyprzedzenia, będziemy w końcu już dostawać.
Punkty wytrzymałości 63300, także na tierze 8 nie wygląda to jakoś rewelacyjnie. Mogło być troszeczkę więcej, biorąc pod uwagę właśnie, że ten pancerz na dziobie i rufie jest no niezwykle wręcz chłonny na damage i bardzo łatwo ten okręt szybko zatopić. I to są takie rzeczy najciekawsze w zasadzie na tym okręcie. Celność, prędkość, torpedy i radar. To jest naprawdę fajna sprawa. Ogromnym, przeogromnym minusem jest już wspominany wcześniej pancerz, bo ja wiem, że to kusi. Mamy 9 km torped, mamy 10 km radaru, a nuż by się gdzieś podeszło, coś na blisko powojowało, ale ten okręt do tego nie służy. Jeżeli podejdziecie bliżej, to wasz udział w bitwie może się zakończyć bardzo szybko i bardzo nieprzyjemnie, stąd też lepiej skracać dystans w miarę upływu czasu bitwy, bo im bliżej końca bitwy, tym wiadomo, że okręty mniej ostrożniej grają, znaczy okręty, no gracze. Gracze grają mniej ostrożnie, mają też mniej HP, także wtedy możemy w pełni wykorzystać swój arsenał, czyli radar gdzieś tam, gdyby ktoś nam się schował w dymie i torpedy właśnie, żeby gościa dobić. Mamy tutaj atak samolotami przeciw okrętom podwodnym o zasięgu, już patrzę, ile to ma? 10 km, także jesteśmy w miarę jakoś sensownie w stanie się bronić przed tym gównem. Oczywiście o ile nie trafi nas... Nie trafią nas torpedo w zasięgu 12 km, no bo wtedy jesteśmy praktycznie bezbronni. Czy ja bym taki okręt sobie sprawił i czy poleciłbym wam go do zakupu? Jak najbardziej tak, z tym, że jak już mówiłem, zbliżamy się do przeciwnika na mniejsze dystanse wraz z upływem bitwy, także od 10 minuty, tam powiedzmy, no może nawet 8, jeżeli zostanie 8-10 minut bitwy, to możemy zacząć skracać dystans. Na początku szukamy okazji do strzałów z daleka, żeby jak najwięcej zrobić, narażając się na jak najmniejsze utraty HP, no bo niestety będziemy bici tutaj na tym pancerzu. Punkty HP, jakie tutaj nam przywraca naprawdę, tutaj widzę na... torped. Wykrywalność, jak widzicie, tutaj 12,2 km z powierzchni. To nie jest tak tragicznie, jak na dosyć duży okręt o grubych rurach i dosyć solidnym pieprznięciu, także to nie jest taka tragedia. Jeżeli chodzi zaś o wykrywalność z powietrza, to jest 10,5 km, przy czym nasza obrona przeciwlotnicza sięga 5,8 km. O, teraz jest ok. Także to jest okręt, który... No, trzeba się go nauczyć i on do niczego, co znamy z amerykańskiego drzewka, kompletnie nie pasuje, bo nie jest to powolny pancernik, który będzie gdzieś tam sobie sunął z tyłu i gonił za przeciwnikiem i walił raz na jakiś czas ze swoich grubych rur. Rury są ok, bezdyskusyjnie, ale jednak musimy mieć na uwadze to, gdzie jesteśmy, kto do nas strzela i z czego do nas strzela, bo jeżeli to będą jakieś, wiecie, pociski dużego kalibru w dużych ilościach, to możemy szybko właśnie zabawę zakończyć. Burta, jak widzicie, dosyć wysoka, także też podatna na cytadelowanie. Trzeba właśnie bardzo mocno obserwować mapę, wiedzieć, gdzie możemy zaryzykować jakiegoś pusha i próbować wtedy coś zdziałać tym okrętem. Torpedy możemy wystrzeliwać właśnie nie w sytuacji takiej krytycznej, można to też robić, kiedy ktoś nas goni. I to byłaby chyba lepsza opcja niż próbować się pchać, bo one będą miały całkiem przyjemne kąty wyrzutni tych torped. Niestety w tym momencie nie mogę wam tego pokazać, ale kąt, na jaki możemy te torpedy wypuszczać, jest całkiem spoko, także nie musimy aż tak bardzo pokazywać burty, żeby tych torped użyć. To jest plus. Także ja sobie może pozwolę w tym momencie pokazać wam jeszcze kapitana i ulepszenia, a potem będziemy sobie dalej dyskutować na temat tego, jak tu przebiegała bitwa, jak tym okrętem grać i czy go kupić. Więc tak prezentuje się kapitan. To jest typowy survival, żadnych tutaj udziwnień. Można ewentualnie pomyśleć nad zamianą nadzorcy na czujność i zapobiegawcze utrzymanie w to miejsce, jeszcze wziąć za jeden punkt. Ale to już jest dowolność. Ja tu polecam build survivalowy. Nic innego tutaj raczej nie wykrzesamy z tego okrętu. Sekundarka oczywiście istnieje, jest tutaj na 7,3 km prawie. 10 stanowisk, 10 podwójnych stanowisk z działami kalibru 127 mm, ale wiadomo, że to nie będzie celne, a okręt to jest opancerzony tak jak jest. Także no nie będziemy tutaj mogli sobie pozwolić na to, żeby podchodzić do przeciwnika i liczyć na to, że sekundarka zrobi damage, bo zanim dotrzemy na upragniony dystans, to nas zmielą. Także tutaj nie ma absolutnie żadnego sensu tego używać. Jeżeli chodzi o ulepszenia, to wygląda to następująco, sygnały również. Jak widzicie, na czwartym slocie zamontowany jest fighter z modułem na zasięg na slocie trzecim. W zupełności nam te 20 chyba, zerknę jeszcze, 20 km wystarczy na tym tierze. Nie ma sensu używać fightera. No,
Znaczy spotera. Jeżeli oczywiście uważacie, że czasami wam się przyda, bo są sytuacje, w których się przyda, to oczywiście można, ale jednak czasami może nam skórę ten fighter uratować, także tutaj też kwestia doboru sytuacji. Jeżeli gramy w dywizjonie z lotniskowcem, to wtedy można sobie bawić w fightery. Jeżeli gramy sami, można się bawić w spotter. I to tyle, jeżeli chodzi o takie kwestie merytoryczno-techniczno-gameplayowe odnośnie konstelacji. Pozostaje nam tutaj obejrzeć bitwę do końca, aż będę sobie powoli, o widzicie, dosyć spore kąty tych wyrzutni torpedowych, także bardzo szeroki obszar one pokrywają, nie musimy się bardzo jakoś tam kręcić, żeby ich używać. Ale widać tutaj bardzo dobitnie, że ten okręt jest na damage chłonny i to jest największy jego problem. Ilość bajerów, jakie mamy na pokładzie na tym okręcie, jest naprawdę imponująca. No torpedy, szybki okręt z radarem, do tego mamy jeszcze fajną artylerię z grubymi rurami, bo to są 406. 406, także to nie są złe działa. Nie będę już tam sprawdzał, czy to są te same, które ma North Carolina, bo aż nie będziemy się aż tak zagłębiać. Penetrację też tam nie będę patrzył, no bo jak pan spenetrować, to spenetruje. Na razie widzicie na liczniku tylko 80 tysięcy, także celność tego mojego ostrzału nie była tu jakoś fenomenalna. Ale ja tym okrętem dużo nie gram, także to jest bitwa w zasadzie grana na streamie, a ja wam tutaj pokazuję ją w formie takiej odświeżonej recenzji okrętu. I teraz, jeżeli chodzi o cenę tego okrętu od 0 do 10, to ja mu daję, myślę, że 7. 7. Jeżeli wiemy, kiedy tym okrętem próbować podejść bliżej przeciwnika i będziemy mieli na tyle dużo zaoszczędzonego hapsa, żeby skorzystać z pełnego dobrodziejstwa tego, co jest na pokładzie, to na pewno będziecie z tego okrętu zadowoleni. Ale jeżeli będziecie pchać do przodu zbyt szybko i no, nie obserwując tego, gdzie jest przeciwnik i kto tam się gdzie znajduje, to myślę, że będzie problem taki, że hapsa zabraknie. Bo jak widzicie tutaj na przykład Duke of York, to jest tier 7, ma 60500 hapsa, to jest tylko 3000 mniej. Richelieu ma 63700, także... A, no to fakt nie tak źle. To ma 400 punktów więcej tylko od nas, to nie wygląda tak tragicznie. Także no ja uważam, że ten okręt jest wart zakupu, ale nie jest do polecenia dla każdego. Widzicie, co sekundarka robi, zobaczcie, jaki rozpiździel był dookoła. Te pociski tak latają, jakby wziął garść kamieni i rzucił w czyimś kierunku i to taka celność wygląda. Oczywiście może tam jakieś ułamki procent byśmy podbili, zrobiąc wszystko pod sekundarkę, ale nie ma to absolutnie żadnego sensu. 6400, także no salwy wchodzą potężne w ten okręt i trzeba się liczyć z tym, że w wielu sytuacjach będzie tak, że tego hapsa może brakować. Całe szczęście ratuje nas tutaj prędkość. Bo to nie jest Colorado, gdzie popłyniemy na jedną flankę i albo jest przeciwników za dużo i zginiemy nic nie robiąc, albo jest ich za mało i nie zdążymy na drugą nic nie robiąc. To jest okręt, który pływa na przyzwoitych prędkościach, więc ten będzie w stanie zmienić pozycję, jeżeli ta okaże się niekorzystna. Do tego dochodzi nam jeszcze wykrywalność okrętu. Jak już wspomniałem, 12,2 km z powierzchni, to nie jest tak źle jak na taki okręt. Także 7 na 10 mu daje. Czy kupić? Myślę, że warto kupić. To jest fajny, dosyć ciekawy okręt wyposażony w wiele bajerów, które będzie można w różnych sytuacjach wykorzystywać. Kwestia tylko szanowania tego HP, bo tutaj pancerz nie pozwoli nam na zbyt wiele błędów i to jest największy mankament okrętu. I teraz płyniemy sobie na środek mapy, dobić co to tam zostało i to będzie w zasadzie końcówka bitwy, także mój materiał wtedy zbliża się ku końcowi. Salwa za 10 tysięcy, troszeczkę liczyłem na więcej, skoro ten Duke of York płynie centralnie burtą. Tutaj wpływa nam Nowy Meksyk, jeszcze gdzieś tam jeszcze sobie pływa Fuzo, także zostały przeciwnikowi 3 okręty. My mamy 4, z czego 3 pancerniki plus Wichita, która już ogarnęła tę Krakena w międzyczasie. Leci kolejna salwa. I włączyło nam się zaparcie w tym momencie, także dosyć mocne skrócenie przeładowania głównej artylerii. Tutaj udało się coś tam odbić, coś tam nie trafiło. I to jest też dobra rzecz, jeżeli przeciwnik po prostu w nas nie trafia. Najlepiej jak w nas nie strzela, jest niezainteresowany albo strzela do kogoś innego. Wpadła cytadelka i zrobiło się raptem 130 tysięcy. Pierwszego fraga tutaj umordowałem. No i teraz płyniemy sobie powalczyć trochę z tym Meksykiem, korzystając właśnie z Halsey'a na pokładzie, bo Halsey tutaj obsługuje większość moich amerykańskich okrętów premium i na tym też okręcie również się znajduje, także po zdobyciu wsparcia przeładowanie chyba spada o 20%, o ile się nie mylę.
No i teraz mamy tutaj Nowy Meksyk, który wychodzi i raczej da mi radę, bo mam tylko 7000 HP, a Nowy Meksyk to jest jednak coś, co potrafi grzmotnąć. 3700, fatalna salwa, ale na szczęście ładujemy tutaj dosyć szybko. Nowy Meksyk w tym momencie zainteresowany bardziej Wichito, więc jeszcze będzie chwila na to, żeby jedną chociaż salwę w jego kierunku wystrzelić. On wystrzela swoją, no niestety z obeków, ale zobaczcie, że również tego sporo przyleciało. No i mamy 142 tysiące, dwa fragi i wsparcie z dużym kalibrem zdobyte. Także na początku, na końcu wam tutaj zaprezentuję kapitana ulepszenia. Tak wygląda kapitan, dla przypomnienia. 7 na 10 okręt. Ja bym kupił. Jeżeli byście się zastanawiali nad jakimś okrętem na tierze 8, to ja bym polecił zdecydowanie. A tak wyglądają ulepszenia i reszta bajerów na okręcie. Z mojej strony tyle w tym materiale. Dzięki, do usłyszenia i na razie.